Cześć, tutaj Falcon wraz z wspomnianym wcześniej odcinkiem jubileuszowym, w którym to będziemy ścigać się i jednocześnie ja będę komentował, mówił co nieco o przeszłości i może jak zdążymy o przyszłości naszego kanału. Pierwszy raz robię rzecz, której wcześniej właśnie nie robiłem, czyli komentuję po nagraniu filmu rapsem. Więc teraz to wygląda mniej więcej tak, że ja sobie oglądam to, co robiłem wcześniej i w międzyczasie komentuję, mówię, wiecie, po prostu chodzi o to, że teraz nie będę się rozpraszał, że tak powiem, przy mówieniu i będę może mówił ciekawsze rzeczy, będę mówił składniej, a nie będę, wiecie, się zastanawiał tutaj, jak dobrze przyjechać wyścig. Dobrze, więc zacznijmy pierwszy wyścig, a ja w tym czasie zacznę opowiadać. Więc właściwie jak to się zaczęło z moim nagrywaniem Let's Play'a, jak powstał kanał i tak dalej. Muszę powiedzieć, że zaczęło się od tego, że szukałem filmów z Minecrafta na YouTubie. Szukałem i jakimś cudem znalazłem... Cudem, właściwie nie cudem, ale znalazłem pierwszy... Właściwie zaczęło się od poradników CTSG. Ponieważ myślę, że każdy, kto zaczynał grać w Minecrafta, podczas gdy był on mało znany jeszcze, i wtedy nie było żadnych poradników i tak dalej, nie wiadomo było tak naprawdę, co zrobić, co należy robić, jak przetrwać tą noc, co tutaj się robi oprócz budowania, to wtedy właśnie ludzie trafiali na poradniki. W sumie takim pierwszym poradnikiem Minecrafta był właśnie kanał CTSG, gdzie takie poradniki umieszczał. Ja zacząłem go oglądać, później trafiłem przypadkiem na Let's Play'a JJ'a z Minecrafta i w sumie wtedy pomyślałem, bardzo mi się oczywiście to podobało, i w sumie wtedy pomyślałem, że fajnie by było nakręcić takie coś jak Let's Play. I w sumie od tego się zaczęło. Oczywiście moim marzeniem na początku było nakręcenie takiego Let's Play'a z Minecrafta. Aczkolwiek gdy się zorientowałem, że Minecraft już dużo wymaga, a to dopiero z Rapsem, który potrafi zwiększyć wymagania gry o 100%, po tym jakby po sprawdzeniu oczywiście szybko zrezygnowałem, bo bardzo mocno lagowała gra. I postanowiłem... Ogółem na początku byłem zawiedziony, myślałem, że nic z tego, że się nie uda, ale zacząłem szukać gry, która może by mniej wymagała, a którą lubię, no po prostu posiadam. Ponieważ na piratach raczej nie gram, wyjątkiem jest oczywiście Minecraft, którego nagrywałem z pirata i którego nie kupiłem do tej pory, chociaż już teraz nie gram Minecrafta. Więc zacząłem szukać takiej gry, która by wymagała odpowiednio mało, jak na mój sprzęt. I znalazłem ogniem mieczem. I się okazało, że naprawdę całkiem ładnie to chodzi. Na pierwszym z moich laptopów było to standard 30 FPS-ów, co było dla mnie naprawdę zaskoczeniem. Aczkolwiek trzeba wspomnieć tutaj, że było to oczywiście spowodowane tym, że sprawdzałem w walkach 1 na 1 z Jacques'em de Clermont. Chodzi oczywiście o tego początkowego NPC-ta. I w sumie stwierdziłem wtedy, że może coś takiego nagram. Oczywiście podniecony, pytałem różnych zagrajmerów jeszcze o pomoc techniczną bardziej, jakich programów używać, czy potrzebny mi jest jakiś mikrofon. I uzyskałem taką odpowiedź. Powiedziano mi, że wystarczy jakiś taki byle jaki mikrofon za parę dosłownie złotych. Taki z marketu najlepiej. Że po prostu chodzi o to, żeby przyjmował głos. Ja mówię, no dobra, tylko że powiedziałem, że na razie mam mikrofon w laptopie wbudowany. Średniej jakości, ale może będzie w miarę okej. I zdecydowałem, że właśnie tak zrobię i będę nagrywał na tym moim laptopie, mikrofonie wbudowanym w laptopa. Niestety wychodziło to jak wychodziło, widzieliście jakość dźwięków tak mniej więcej od 1 do 10 czy 11 odcinka, już przy 11 powoli chyba było coraz lepiej, bo już tutaj miałem mikrofon.
który kupiłem za uwaga bardzo tanią według mnie cenę, 18 zł. Jakość jest jaka jest, ale myślę, że jak na początki let's playerowca starczy. Teraz nie będę kupował jakiegoś nowego mikrofonu, ponieważ zbieram na nowy sprzęt, żeby móc nagrywać lepszych gier, więc bez sensu marnować teraz pieniądze, że tak powiem. Znaczy, oczywiście nie będą pieniądze zmarnowane. Aczkolwiek, no, nie chcę. Wolę zostawić te pieniądze na sprzęt. No i jak już wszystko miałem przygotowane, Prapsa włączonego, ogarnąłem całe to tam sterowanie tym Prapsem, ustawienia i tak dalej. Ogółem zawsze mówiłem osobom, które mi doradzały, że co to jest trudnego w gadaniu podczas grania? Mówię, mam, przynajmniej miałem w podstawówce, bo teraz to sielenie, piątki z polskiego, więc o co chodzi? No nic trudnego, teoretycznie. I tak mówiłem, no i oczywiście za bardzo się przechwalałem i tak dalej, bo się okazało, że nie jest to takie proste mówić tak samemu do siebie, tym bardziej jeśli wcześniej nie miało się jakichś, nie wiem, styczności z mikrofonem tak często. Ja może w podstawówce trochę miałem takiej styczności z tym właśnie mikrofonem, ale ostatnio tak trochę mniej. Więc było mi tak trochę dziwnie. No i co, włączyłem oczywiście przygotowany na wszystko. Nacisnąłem przycisk nagrywania i nagle szczyna mi opadła, bo się okazało, że to naprawdę nie jest takie proste powiedzieć cokolwiek do mikrofonu, kiedy się siedzi samemu w pokoju i nikt cię nie zmusza do mówienia. No, kliknąłem ten przycisk nagrywania i zaczęło się od tego, że ja tak, wiecie, zacząłem od takiego właśnie nie wiedziałem zupełnie co powiedzieć. Jakby te żółte FPS-y, które się wyświetlają bez nagrywania, zamieniły się w czerwone i wtedy od razu mi odjęło mowę. Oczywiście później były próby z kartką. Zacząłem sobie pisać tekst, który będę mówił. Wyszło to jak wyszło. Wyglądało to zazwyczaj w ten sposób, że czytałem tekst z kartki, a gdy ten tekst mi się skończył, znowu kończyło się na i długiej przerwie. Wtedy kończyłem oczywiście nagrywanie i zaczynałem od nowa. Tak po może 10 próbach i napisaniu takiego no dość sporowego tekstu, właściwie wstępu tylko. Przeczytałem ten wstęp i po przeczytaniu go jakby język mi się rozplątał, że tak powiem, i powoli zaczęło to w miarę iść. Oczywiście to też nie było w ogóle brak stresu, pełność siebie. Oczywiście to wszystko pod tym był stres, absolutnie był, ja się do tego przyznaję. Przecież trudno przy takim pierwszym nagraniu, gdy się wcześniej tego nie robiło, to trudno tak naprawdę o brak stresu. No i jakoś to tak wyszło, powoli było coraz lepiej. I właściwie na początku, później po nagraniu oczywiście filmu, wrzuciłem go na YouTube, a następnego dnia był drugi odcinek. Później powoli to właśnie tak szło sobie do przodu. Jak to wyszło teraz, no nie wiem, to już musicie raczej wyocenić. Swoją drogą zobaczcie, jak w Flataucie są świetne te wypadki czasem. Naprawdę, liczą się tutaj przepychanki małe, a tutaj nagle ktoś ląduje na słupie i traci szansę na, wiecie, wygraną w wyścigu, że tak powiem, bycie na podium. Naprawdę fajna sprawa. Fajne też jest we Flataucie to, gdy się wypada z tego całego auta, samochodu przez szybę i się leci. Dobra, co ja jeszcze mogę powiedzieć o tym kanale moim? No więc powoli to szło do przodu, przybywali nowi widzowie. Oczywiście na początku wyglądało to mniej więcej tak, że ja wrzucałem filmy, kiedy mi się chciało. Nikt ode mnie nie wymagał tego, żeby powiedzmy był jeden film tygodniowo. Mimo wszystko filmy wrzucałem powiedzmy w miarę tam przyzwoitych odległościach czasowych. Ale mówię, nie miałem jakiegoś takiego stresu, że o Jezu, widzowie chcą film, to trzeba coś nagrać. Nie, absolutnie. To było tak, że typowo takie hobby. Chcesz coś nagrać, to nagraj. No i tak powoli dochodziło do dalszych odcinków. Coraz więcej widzów przybywało, coraz więcej ludzi komentowało filmy.
na przykład pierwsze filmy miały, nie wiem, cholera, oj, coś mi się dzieje. O, wyłącza mi się myszka. Sorry, ekran mi się w ogóle wyłączył, bo długo nic nie robiłem na laptopie. I tak w sumie było. Powoli było coraz więcej właśnie osób komentujących, chciałem tutaj wspomnieć. Zaczynało się naprawdę od powiedzmy 9 komentarzy na film i to było już dla mnie coś zaskakującego. Jeden komentarz to już było coś. Mnie oczywiście bardzo zależało na tych komentarzach, bo chciałem wiedzieć, jaka jest opinia ludzi na temat tego, co zacząłem robić. I powoli, powoli coraz więcej komentarzy próbowało. Później jakieś powiedzmy 13 na film, później dochodziło nawet do 20. Teraz, o dziwo, czasem dochodzi do 50 na jeden film, z czego jestem bardzo zadowolony, że się udzielacie. Na koniec serii Ogniem i Mieczem wspomnę oczywiście o osobach, które były bardzo pomocne, bardzo pomagały przy tworzeniu serii. Chodzi mi tutaj głównie o brak moich umiejętności w tej grze i o waszej pomocy, w waszym wyciągnięciu ręki w moją stronę. Było to naprawdę bardzo miłe, przyjemne i przydatne. Było, a właściwie jest, bo wciąż seria trwa i wciąż uzupełniacie moją niewiedzę, za co bardzo dziękuję. I w sumie, co by tutaj powiedzieć, później próbowałem nagrać tego Minecrafta po przełożeniu się na nowy sprzęt. Oczywiście byłem zachwycony, jak udało się. Chodziło w miarę ładnie i kręciłem. Nakręciłem pierwszy odcinek. Wtedy jeszcze nie miałem zniesionego limitu, a nie chciałem nagrywać krótkich odcinków z Minecrafta, ponieważ jest to sandbox, więc nie chciałem, taki sandbox naprawdę wciągający, więc nie chciałem się też ograniczać z czasem. I w sumie dzieliłem te filmy na nawet 3 częściowe odcinki. Nagrywałem, robiłem różne rzeczy. Wychodziło to jak wychodziło. Później jednak zaczęło mnie męczyć różne rzeczy typu black screen tam był i zaczęło lekko lagować. I w sumie po jakimś czasie, gdy naprawdę już ten black screen zaczął mnie tak męczyć, że postanowiłem już niemalże serię skończyć. Jednak po chwili się okazało, że było całkiem ok i odzyskałem jakby płynność gry, a w dodatku black screen przestał mnie męczyć. No ale wtedy co się stało? Oczywiście w laptopie tym, na którym nagrywałem Minecrafta, skrzaniła się karta graficzna i musiałem oddać go do naprawy, co trwało bardzo długo, bo aż miesiąc bodajże, coś koło tego. I w dodatku po jakimś czasie znowu laptop się zepsuł, czyli to był naprawdę ciężki okres dla mnie. I dobrze, że wtedy nie nagrywałem Ogniem i Mieczem na tym właśnie laptopie, bo byłby bardzo długi zastój, około 2 miesięcy. Za co dziękuję, nie wiem, jakimś opatrznościom, że wtedy akurat nagrywałem na tym drugim laptopie, z którego jednak musiałem się oczywiście przenieść, bo tam zaczęło lagować. Jest to gorszy laptop, przeniosłem się na tego lepszego i tutaj było już w miarę ok. Co dalej? W sumie teraz kontynuuję dalej Ogniem i Mieczem, serią z Ogniem i Mieczem. Powoli myślę, że idzie to coraz lepiej, coraz więcej ludzi przybywa, którzy chcą to oglądać, którym się to podoba. Tutaj oczywiście widzicie kolejnego mojego faila. Zahaczam kolejny raz o tą samą krawędź rampy. Nie przejmujcie się, zdarzyła mi się. Ogółem więcej o Flataucie 2 dowiecie się w Let's Playu, którego nagram po Ogniem i Mieczem. Ale dopiero po, ponieważ nie chcę jakby rzucać słów na wiatr, bo już często to robiłem. I najpierw wolę nakręcić Ogniem i Mieczem. Jak będzie spokój, to wtedy dopiero mogę zacząć nagrywać Flataucie, bo inaczej to będzie dupa i nie wiadomo co. Co chciałem powiedzieć? Właśnie chciałem was przy okazji przeprosić za to rzucanie moje słów na wiatr. Następnym razem obiecuję, jak zanim powiem, że coś nagram, sprawdzę, czy tak będzie. Dobra, a teraz już tak typowo podziękowania, ponieważ kończy mi się czas. W takim razie chciałem wam bardzo podziękować za te wszystkie subskrypcje, za to, że chce wam się oglądać mnie, że komentujecie, bo komentarze są naprawdę przydatne, że czasem znajdzie się osoba, która krytykuje.
Oczywiście chciałbym trochę więcej tej krytyki, abym wiedział, co mogę poprawiać. Ale nie jest źle, myślę, że nawet te parę osób, które czasem tam w tych wiadomościach wyśle krytykę, się naprawdę przyda i za to też bardzo dziękuję. Krytyka zawsze będzie przydatna. Chciałem wam podziękować oczywiście za cierpliwość, za pomoc, bo za to naprawdę mocno dziękuję, jeśli chodzi o serię Ogniem Mieczem. I co, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek jubileuszowy, w którym powiedziałem co nieco o przyszłości mojego kanału. O przyszłości może powiem kiedy indziej, ponieważ czasu brakło. Więc ja się z wami powoli będę żegnał, bo już się kończy nasza przygoda z Flatoutem, nasza pierwsza przygoda. Więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i oglądania moich filmów. Mam nadzieję, że ten komentarz jakoś wyszedł. Pierwszy raz nagrywałem go po nagraniu materiału, więc na razie. Cześć!